Witam, Stasiu Drops, w kolejnym Odmówiłem odcinku się gramy w Quake ciebie 2 niedobrze. i pogadajmy sobie z Lee, ponieważ Nie on coś przejmuję mówił o się nim. paladynach. No w sumie my też się tam musimy dostać, więc wypytajmy go Podam szczegółowo, go o co chodzi. plotkom. O. Jak mam się teraz dostać To do było paladynów? oczywiste. To proste. Zaniesiesz im moją propozycję Myślisz, pokojową. że ja mam lepiej? Znam lorda Hagena, dowódcę paladynów W jeszcze końcu z i tak królewskiej go armii. oczywiście dorwaliśmy. Wiem, co sobie teraz myśli. Nic mnie już Ma nie zbyt dziwi. mało ludzi. Przyjmie więc moje warunki, a w każdym razie Trudno na być pewno tego cię pewny. wysłucha. Napisałem do niego list. On nawet Masz. nie wie, jak się trzyma Dzięki miecz. niemu dopuszczą cię przed dowódcę Ode mnie tego paladynów. nie dostał. Spoko. Myślisz, że ja mam lepiej? No i w sumie bardzo dobrze, no bo i tak cię, musimy Dobrze się to dostać do nie wiedzieć. paladynów z naszą własną sprawą, więc przy okazji załatwimy jego sprawę. Tak, No i dzięki naprawdę niemu znajdą. zostaniemy dopuszczeni do tej. Uciekał do Do doliny paladynów. Sombelia. Ale choć prześpijmy się, ale chodźmy jeszcze wcześniej do Nigdy nie Beneta. wiedzieć lepiej. Kupię sobie pas najemnika, bo no cóż, on jest fajny, tak Dobrze, po że prostu. rozmawiasz. Będę miał teraz taką dobrą ochronę w sumie, nie? Co ma Czy to kończego była pan jego domu decyzja? fizyka? Może Pas wyjaśnić? najemnika, bardzo fajny, więc Nie kupmy mów go mi teraz sobie. takie łaże, o tym nie wiesz. No, ja tu teraz nie będę szczędził kasy Nie na nic, no bo po zamieszczę prostu się to mi się kolejowo opłaca leczą dużo, nie? trwać. Momencik, tu nie mam tego i załóżmy sobie pas najemnika i teraz mamy no dość potężną ochronę przed bronią, Komu to ty pociskami tego przed wszystkim. mówisz? Prześpijmy się i wyruszamy do Nie miasta. masz na mnie Oczywiście ja wam czasu. oszczędzę tą przechadzkę, no bo tu nie ma potworów, nie ma w sumie już nic, Oczywiście. więc nie ma potrzeby tutaj wam tego pokazywać. Do rana. Okej, wszyscy wyspani jesteśmy, więc idziemy dalej. Tylko tutaj jeszcze sobie muszę pogadać z Raulem, bo coś będzie pewnie ode mnie Co chciał, za to, że jestem powiedzieć? najemnikiem. Właśnie, pogadajmy z nim. Spójrzcie na niego. Czego chcesz? Nie myśl sobie, że okaże ci szacunek, tylko dlatego, że jesteś teraz jednym z nas. Powiem ci coś. Cokolwiek byś na siebie założył, nie ukryjesz swojego prawdziwego ja. Dla mnie jesteś tylko małym, zaprzonym obibokiem. Co chcesz ode mnie Czym w ogóle? problem? Znam ja takich jak ty. Mocni tylko w gębie. Gardzę ludźmi, którzy stroją się jak pawie i chwalą się swoimi bohaterskimi czynami. Nie dalej niż wczoraj musiałem zdzielić w pysk jednego z chłopaków, bo przechwalał się, że nawet z jedną ręką uwiązaną za plecami może powalić czarnego trolla. I co w tym dziwnego? Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? Jak to, co w tym dziwnego? Czyś ty kiedyś widział czarnego trolla, Mondralo? Nie masz nawet pojęcia, jakie to wielkie i groźne bestie. Podejdziesz krok za blisko, a rozszarpią cię na strzępy. Nie musisz mi tego mówić. Czarnego trolla? Żaden problem. Sam się o to prosisz. Powinienem już dawno dać ci w mordę, ale mam lepszy pomysł. Skoro taki wspaniały z ciebie wojownik, udowodnij to. A co ja będę z tego miał? Głupie pytanie. Honor i szczękę w jednym kawałku. Nie jest tego wiele, sam przyznasz. Powiedzmy, że jeśli przyniesiesz mi skórę czarnego trola, obsypię cię złotem. Co ty na to? Lepiej. Na co więc czekasz? No to chodźmy. I szczerze powiedziawszy, jak nie jesteśmy tutaj czeladnikiem u Bospera, to się nam bardzo opłaci przynieść mu tą skórę, więc wyruszymy sobie właśnie w taką misję polowania na czarnego trolla, ale to kiedyś. Kiedyś tam wyruszę w tamte strony, bo on jest strasznie na północy. Coś takiego jak kanion troli, tylko tam właśnie, no. Dobra, no to szybkie cięcie i jesteśmy już w Corynis. Okej, jesteśmy już prawie przed Corynis, jednakże pójdźmy sobie jeszcze tutaj w tą stronę, gdzie tu była ta jaskinia z orkiem, ponieważ tutaj nad tą jaskinią jest parę ciekawych rzeczy. Ostatnio się dowiedziałem właśnie. Właśnie dziękuję wam za to, że tak piszecie mi jakieś porady i tego typu sprawy. Naprawdę to jest pomocne. I tutaj właśnie musimy się wspiąć tutaj i będą bardzo fajne rzeczy. Między innymi tak, miksturki, jakieś tutaj o... Miksturki, jeszcze raz pierścienie, bardzo fajne pierścienie, o to głównie tutaj chodzi. I krótki miecz straży. Ten krótki miecz straży chyba jest beznadziejny, nawet nie sprawdzałem. No, kiepski miecz. Aha, to... O, ja nie mogę, jaka masakra, dobra. Ale tak, ważne są pierścienie.
Pierścień żelaznej skóry, bardzo fajny, no bo po co mi jakaś obrona przed magią, jak ja głównie walczę na broń. I jeszcze mamy pierścień siły, który dodaje nam 3 siły, więc po co nam jakaś premia many, jak jestem wojownikiem. Więc teraz naprawdę będę fajnie sobie koksił takimi pierścieniami. Dobra, to jak zeskoczę, może się mi nic nie stanie. No, jednak mi się stało. Ej, no nic. No to zahaczę do Watrasa, no bo to już nie jest jakiś wielki problem. No i teraz fajnie, mamy 42 siły, miałbym 47, jakbym ubrał pas. No to w sumie wbiję level, przebiorę sobie pas na pas siły i będę wtedy mógł ubrać ten lepszy, dobry miecz wytworzony przeze mnie. Właśnie muszę go zrobić wkrótce, jak tylko wbiję ten poziom. Więc w sumie jak już tutaj jestem w Korinis, to jak tylko pogadam sobie z Hagenem, to jeszcze może tu porobię jakieś misje, wiecie, żeby dobić sobie levela i takie tam tego typu rzeczy. A potem może zamiast ruszać główną fabułę, to pobawię się w najemnika, bo wykonam jakieś questy, pochodzę sobie po farmach, tego typu sprawy. Ale tak, Watras, uzdrów mnie. Dzięki. No i teraz możemy już wbijać do miasta Górnego. I do tego, bo w sumie do Górnego Miasta mogliśmy już wejść wcześniej. Jako obywatel i czeladnik automatycznie kogoś moglibyśmy tam wejść, ale do Hagena i tak byśmy się nie dostali, więc w sumie no. Stój! Do Górnego Miasta! No dlatego możemy teraz powiedzieć, że na przykład jestem szanowanym obywatelem. Jestem szanowanym obywatelem. Cokolwiek skłoniło mistrzów z Korinis do przyjęcia cię jako ucznia. No, no i tu jako uczeń już możemy sobie tu wejść bez problemu. No ale chodźmy dalej, bo tu widzicie, tam przed nami jest ten taki ratusz miejski, czy nie, nawet nie wiadomo co to jest, ale chodzi o to, że po prostu tam wejdziemy, jak już jesteśmy, jeśli należymy do jakiejś gildii, to dopiero wtedy tam możemy wejść. Dlatego chodźmy. To znowu ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do Górnego Miasta. Przyłączyłeś się do Onara i jego najemników, prawda? Jak się tu dostałeś? Przychodzę z propozycją pokojową od Lee. To się nigdy nie tam, Lord. To żadna tajemnica. Dobra, bleble, 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 bleble. Na razie. Spadaj. No, na razie. Bo nie ma co z nim gadać, no bo ten gada takie głupoty, że to po prostu masakra. O, a tam jest dom sędziego, naszego starego, dobrego przyjaciela z pierwszej części. No dobra, wchodzimy do środka. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Ale ja jestem do najemników. Przepuść mnie. Przynoszę wieści od najemników. Dobrze, ale ostrzegam cię, jeśli... Dobra, nie nuć. I mamy Lorda Hagena. Ho, ho, ho. Yo, Hagen. Słyszałem już o tobie. Jestem Lord Hagen. Królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Korinis. Jestem zajętym człowiekiem. Więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. To zacznijmy może od najemników. Przynoszę propozycję rozejmu od jednego z najemników. Pokaż. Znam generała Lee. Znam też okoliczności, w wyniku których trafił jako więzień do kolonii. Uważam go za człowieka honoru. Jestem skłonny go ułaskawić, ale tylko jego. Jego ludzie zostaną na miejscu. Większość z nich to pozbawione skrupułów łotry, które trafiły tu za służenie. Oni nie mogą liczyć na moją łaskę. Czy to wszystko? Lee nie zostawi swoich ludzi, on taki nie jest. To nie ma co w ogóle dyskutować. Ta propozycja jest beznadziejna. No, ale przejdźmy do meritum sprawy, czyli tak, może zacznijmy od Oka Inosa, bo wtedy będziemy tacy wiarygodni, że my wiemy, co to jest w ogóle Oko Inosa, nie? Co ci wiadomo na temat Oka Inosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również, że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. No, no to dobrze, słyszałeś, wszystko fajnie. I armię ciemności. Ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w Górniczej Dolinie. W Dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. Czy to jakaś sztuczka, która ma mnie skłonić do zawarcia przymierza z najemnikami? Nie. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć, co?
Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz, tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć. Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu, nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. No to ja, kurde, ja tu jestem koksem, ja tu rozwalę całą armię zła. Tylko dawaj oko i nosa, no i tyle. Ale właśnie, momencik. No tu jest taka misja pewna. Do tej rozmowy jeszcze wrócę, poczekajcie. Chodźmy do portu jeszcze, bo to jest dość ważne. Bo tutaj właśnie jest taka misja, żeby musimy się dla pewnej osoby dowiedzieć, dlaczego paladyni tu są, ich to martwi po prostu. Może widzieliście, tam w porcie budują po prostu statek i chcą odpłynąć, no bo boją się, czemu paladyni tu w ogóle są. Dlatego tutaj załatwmy sobie jeszcze tą misję, no bo ona jest w pewien sposób jakoś powiązana tutaj z Lordem Hagenem i to chcę zrobić. No bo to zawsze wpadnie tam trochę tego doświadczenia, a to w sumie to nie potrzeba dużo robić, nie? Tylko pójdę, pogadam z nim, później jeszcze pójdę sobie na rynek, tam wiecie, tam gdzie sprzedają piwo, tam jest taki jeden strażnik, z nim też sobie porozmawiamy. No i właściwie tyle, nie? Jeszcze gorzej. No, tutaj Lares pewnie się ucieszy, że zostaliśmy najemnikiem, chociaż nie wiem. No ale nie chodźmy do niego na razie, jak się nie odwróci, to nic nie będzie chciał. No czyli nic nie chce. No dobra, i mamy tutaj właśnie Garvel. Hej, ty! Co tak budujecie? Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Nic się nie zmieni. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Wszystko jest możliwe. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? O, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów. A w ostatniej dostawie pełno było korników. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. Boję się, że może to spowodować dalsze opóźnienia. No to jest do misji zaginieni ludzi, ale to tym się nie przejmujmy. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przyjdź tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. Nic się nie zmieni. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, po co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. No to spoko. Tym zaginionym pracownikiem będziemy się zajmować później, no bo tu chodzi cały czas o misję zaginieni ludzie. A to chcę po prostu tak, wiecie, żeby to miało jakieś... To było jakieś takie złożone, nie? No bo nie chcę, że tam, wiecie, że w jednym odcinku się zajmę jedną, że robię sobie tam jakiś, wiecie, jakąś taką złożoną sprawę i tak powiedzmy, o, tutaj sobie porozmawiam o tych zaginionych ludziach, tak wiecie, nie? Tylko żeby, no, że jak ktoś na przykład ogląda to po to, żeby tam, nie wiem, coś wiedzieć o tym. Co on tam ukradł? Co to za parkurowiec? To było dziwne. No tylko żeby to było jakoś, wiecie, o właśnie, jak teraz mamy kasę, to jeszcze sobie chodźmy do przepowiedni. Albo dobra, przepowiednia, później najpierw się zajmijmy Rangarem, bo on tutaj nam opowie trochę o tych paladynach, no bo w końcu będzie pijany, nie? Hej, co słychać? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. Czegoż więcej można pragnąć? Pracujesz dla paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. Jeszcze postawmy mu parę piw, żeby tak był bardziej rozgadany, no wiecie. Może jeszcze jedno piwko? Ach, nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach.
O, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. Jeszcze trochę postawmy, co? Może jeszcze jedno piwko? Nigdy nie odmawiam piwa. No to dobrze, bo jeszcze potrzebujemy parę informacji. Tylko nie wiem, czemu on pije gin, skoro my stawiamy mu niby piwo. No ale no nie wchodźmy w szczegóły. Podobno zauważono za miastem orka. Tak, jasne. Wielki, niebezpieczny ork. Prawdziwe monstrum. Na pewno zaatakuje miasto. Posłuchaj no. Nakopiemy mu do tego tłustego orkowego tyłka, jeśli tylko zbliży się do miasta. Rozumiesz? Rozumiem. No, już go wyciągnąłem do miasta, to nim się nie ma co przejmować. Jeszcze jedno? Może jeszcze jedno piwko? Dobra, poczekajmy, bo ja nie wiem, jak ten dialog musi się długo ciągnąć, dlatego jeszcze teraz z nim pogadam. Nieczęsto. Nie ma się czym martwić. Idź lepiej do domu i pozwól nam... No to spoko. To chodźmy sobie jeszcze do Abudin, coś tam. Po przepowiednie. Dziwne. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Kim jesteś? O, to będzie masakryczne. Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hadzi al-Sharidi. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Przepowiedz mi przyszłość. Czy możesz mi powróżyć? Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą, o ojcze szczodrości. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas. Taniutko. Za marne 25 monet. To już bym to zrobił wcześniej. Przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotnie niektóre chwile. Jakbym wiedział, to już bym dawno do niego podszedł. Myślałem, że tak ze stówkę będzie chciał. No ale dobra, przepowiedz mi przyszłość. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag, twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. Atak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? Miasto, ruiny, Quahodron w Jarkendarze. On zwie się Quahodron w Jarkendarze. Przykro mi, wizja się skończyła. A jeszcze mogę jedną, czy już nie bardzo? Och, synu tajemniczej przyszłości. Dopiero kiedy czas ześle... To znaczy kiedy? Kiedy przyszłość stanie się... Aha, okej. Okay. Czyli już wkrótce do niego pójdziemy znowu. Dobra, no to chodzi o to, że chyba Milton jest z paladynami w górniczej dolinie i zaatakuje smok. No, i to właściwie tyle. Potem tam jeszcze było coś o Quahodronie w Jarkendarze, ale tutaj właściwie nie mamy żadnych informacji o tym. Jak na razie. Ale coś takiego będzie, tylko tutaj no... My tego jeszcze tak jakby nie wiemy, rozumiecie. No to idziemy do Hagena. Jeszcze się dowiedzmy, co oni tu robią, żeby wypełnić tą misję u Garvela. No i spytajmy się go, jakie dowody on chce. Kurde, myślę, że to będzie taki odcinek, wiecie, że szybko to załatwię i jeszcze będę musiał coś dołożyć. A to proszę, jak mi zeszło. Tu muszę sobie do Garvela, tutaj do Hagena, tutaj te. I wychodzi bardzo długi odcinek. No. Sam by na to nie.
No i w sumie to jest tak, że co rozdział możemy iść do tego kolesia, bo wtedy się właśnie staje ta przyszłość teraźniejszością i możemy kolejną wróżbę powiedzieć. A jak tam z doświadczeniem? Dużo mi jeszcze brakuje? Kurczę, muszę sobie to dobić, żeby mieć ten lepszy miecz. Nie ma co. Dobra, co was sprowadza? Co was sprowadza do Korinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do Górniczej Doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. Co twoi ludzie robią w Górniczej Dolinie? Nie widzę powodu, dla którego miałbym ci to mówić. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko Inosa? Oko Inosa... Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Mam na to twoje słowo? Tak. Masz moje słowo. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos będzie z tobą. Rozdział drugi, powrót do kolonii. Ale ja się do niej nie wybieram jak na razie, więc tutaj możecie być spokojni. Ale Hagen, co twoi ludzie robią? No dobrze, skoro i tak się tam udajesz, mogę ci chyba powiedzieć. Chodzi o magiczną rudę. Dzięki niej możemy jeszcze wygrać tę wojnę. Bez oręża wykonanego z tej rudy, królewska armia nie ma żadnych szans w starciu z elitarnymi oddziałami orków. Wracamy na kontynent, gdy tylko załadujemy całą rudę na statek. A więc przegrywamy tę wojnę? I tak, powiedziałem ci zbyt wiele. No, chyba przegrywamy jednak. Dobra, idę jeszcze do Garvela powiedzieć mu, wypełnimy sobie tę misję, może sypnie trochę doświadczenia. A jak nie, to jeszcze gdzieś sobie tutaj pochodzę po lasach, no bo wiecie, nowy rozdział, no to się porespiły te potworki, no to ja już nie będę z wami przełaził przez te wszystkie tereny, co już z wami, na których sobie z wami już ekspiłem, no bo co tam, już sobie pójdę sam i sobie coś pomorduję w międzyczasie, nie? Ot tak. No bo cóż... No bo jak mam mieć doświadczenie i ma mi to pomóc w łatwiejszym pokazaniu wam tej gry, no to czemu by tego nie zrobić? I przy okazji, jak już będę mógł ubrać ten miecz, to chyba, no wiecie, nauczyłbym się u Harada produkować kolejną broń, no bo wiecie, ja coś czuję, że to będzie tak, że najpierw sobie zobaczę, jak jest u handlarzy z tą bronią, czy to się nadaje, bo tutaj, jak widzimy, nasze bronie nie dość, że dają nam tą premię, to jeszcze naprawdę ładnie sobie cisną 10 więcej obrażeń zadajemy niż potrzebujemy siły, więc... A tam u handlarzy widziałem, że to jest mniej więcej równe. Więc to... Właśnie jeszcze sobie mapę kupię. O, mapę sobie kupię, bo to jest fajne. Co tu porabiasz? I on sprzedaje mapy. Ma podobne imię nawet do tego, co był w starym obozie. Pokaż mi. Bo tamten był mapa terenów Korinis, mapa miasta i mapa świętych kapliczek. Mapa terenów mi wystarczy. Bo on się tutaj nazywa... Brahim, a tam był Braham, właśnie. To nie wiem, może to jest jakaś rodzina, ale Garvel. Wszystko się już dowiedziałem. I ten Teges. Wiem, co tu robią paladyni. Naprawdę? Powiedz! Paladyni nie przybyli tutaj dlatego, że spodziewają się ataku orków. Ich celem jest zdobycie magicznej rudy z Górniczej Doliny. Kiedy tylko ją zdobędą, powrócą na kontynent. Dobrze, jeśli dowiesz się czegoś więcej... Spoko, mam informacje. Mam informacje dotyczące orków. Słucham. Utknęli w Górniczej Dolinie i wygląda na to, że już tam pozostaną. Paladyni strzegą przełęczy. Dobrze, jeśli dowiesz się... No i jeszcze co do orka za miastem. Co do tego orka za miastem? Tak? Nie przejmuj się nim. Straż da sobie radę. Dziękuję za informację. Wygląda na to, że mamy całą masę czasu na ukończenie naszego statku. Coś możesz się rozejrzeć. I co, zaliczyłem już sobie tą misję? Info, no super, misja zaliczona. Okej, no to by było na tyle w tym odcinku. Tak więc do usłyszenia i na razie.